Siema, siema, witam was w nowym odcinku LEGO Miasta. Dzisiaj kończymy budowę wieży. Standardowo zaczynamy od wymontowania jej z miasta, żebyśmy mogli wygodnie sobie to budować na biurku. Jaki jest plan na dzisiaj? Wspominałem o tym w ostatnim odcinku o wieży, czyli chcę tutaj wybudować dzwon, no i oczywiście dach, i to będzie koniec tego projektu. Mam w tym odcinku o tyle utrudnione zadanie, że praktycznie nie robiłem żadnych zakupów z myślą o nim. Skupiam się już na kupowaniu części do nowego miasta, więc nie robię już zakupów pod już rozpoczęte projekty. No i to powoduje tyle, że muszę naprawdę kombinować z klockami. To jest z jednej strony fajne, bo jakby prowokuje do większej kreatywności, ale też no niekiedy musiałem się mocno nagłowić i tak naprawdę bardzo dużo rzeczy nie nagrałem, bo siedziałem w pokoju i po prostu myślałem, jakie klocki, jak użyć. Pora na dzwon, to będzie bardzo prosta konstrukcja, ale też wydaje mi się, że ona nie musi być skomplikowana, bo to jest tylko dzwon. W zasadzie po prostu stworzymy jedną taką bryłę w kształcie dzwonu i tyle. We'll be right back.
pora zabrać się za dach i muszę wam powiedzieć, że nie wiem za bardzo jak go wybudować. Miałem fajny plan, ale on wymagał zakupienia sporej ilości klocków, a tak jak mówiłem już, nie chcę kupować klocków do projektów, które zaraz zostaną rozłożone, bo mam dużo innych potrzebnych mi klocków do Nowego Miasta do kupienia, a jakby robienie zakupów na dwa fronty jest zbyt kosztowne, więc będę musiał tutaj mocno improwizować. Spróbujemy wymyślić coś sensownego. I to jest o tyle problem, że ja generalnie jestem strasznie słaby w budowanie dachów. To mi kompletnie nie wychodzi. Ale no cóż, myślę, że nie będzie tak źle. Początkowo chciałem, żeby cały dach był z tych czarnych skosów, ale niestety mam ich tylko tyle, ile w tej chwili widzicie, więc trochę za mało, żeby wybudować tak cały dach, więc użyjemy skosów brązowych, bo ich mam po prostu najwięcej. I co sądzicie o tej wieży? Na pewno ten dach mógł być lepszy i jak teraz na niego patrzę, to zaczynam się zastanawiać, czy może jednak by go nie przebudować i jednak dokupić te klocki. Zastanawiam się nad tym.
I generalnie trzeba będzie się mocno zastanowić, czy w ogóle tą wieżę rozkładamy wraz z resetem miasta, czy może ją zostawimy, może ją przebudujemy. Dajcie znać, co wy o tym myślicie. W tym tygodniu szukaliśmy imienia dla ziomeczka, który spadł z mostu linowego. Wybrałem propozycję Tomasz Pecha od użytkownika Kasia z Podlasia. Gratuluję, punkt dla ciebie. A dzisiaj do miasta dorzucimy sobie nietoperza. Myślę, że będzie on fajnie pasował do klimatu starej, zniszczonej, opuszczonej wieży. I to wszystko na dzisiaj. Koniecznie zasubskrybujcie kanał, jeżeli nie chcecie przegapić nowego miasta już niedługo. Wytłumaczę wam, jak to wszystko będzie zorganizowane, bo będzie się to wiązało z kilkoma zmianami na kanale. Wszystko wam wytłumaczę i powoli zaczniemy działać. Dzięki, na razie, cześć.